Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie wiem, czy każdy wie, ale na moim drugim kanale ostatnio zbudowałem domek z folii stretch. Jeżeli w dzieciństwie marzyłeś o tajnym domku na drzewie, no to zostaw łapkę w górę, a ja dzisiaj spełnię za ciebie to życzenie. Wielkimi krokami zbliża się zima, robi się coraz chłodniej i niedługo będę musiał ten domek zdemontować. Dlatego postanowiłem, że trzeba zrobić coś jeszcze z nim fajnego, nagrać jakiś fajny odcinek, więc dzisiaj pogramy sobie w domku na drzewie i postaramy się zrobić wina w nowej grze. A film jest akcją partnerską z Epic Games. Rumbleverse jest to 40-osobowy Battle Royale stworzony przez Iron Galaxy i zostało wydane przez firmę Epic Games. Gra jest do pobrania totalnie za darmo w Epic Games Store i dostępna na wszystkie platformy PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Xbox One, Xbox Series S oraz Xbox Series X. Pierwszy sezon Kardetu Bojowego w tej grze wystartował już 18 sierpnia. Na polskim YouTube powstało już kilka filmów na temat tej gry, ale jeszcze jej nikt tak szczegółowo nie omówił, więc może zacznijmy od tego, że ja wam omówię, na czym polega ta gra, a dopiero rozegramy sobie meczyk w domku na drzewie. Jesteśmy już w grze Rumbleverse i moi kochani, lobby bardzo mocno nam przypomina lobby Fortnite'owe, więc tutaj intuicyjnie wszystko będziecie wiedzieli, gdzie się znajduje. Oczywiście u góry mamy Battle Pass, który możemy sobie kupić i w sumie sobie go kupimy. Wchodzimy w zakładkę shop, wpisujemy kodzik Farel, bo mam w tej grze kod, każdy może skorzystać. Dziękuję każdemu za wsparcie, żeby będziecie grali w tą gierkę, no to polecam. W sklepie mamy jakiegoś Hitmana, Corporate Hitman, taki grubszy, ale oczywiście ten skin też będzie pasował do naszej postaci, którą aktualnie mamy ubraną. Battle Pass kupujemy, ten za 1000, potwierdzamy. Zapłacone i możemy sobie poodbierać masę nowych skinów. I do odebrania mamy coś takiego dziwnego nawet na głowę. Co jest? Legendarny hełm szefa kuchni, na którym się smaży ryba. Ciekawe. Za pierwszy poziom mamy taki kostium, później mamy takiego luchadora. Są też oczywiście jakieś emotki, Sia, 100 braubilsów, tak się nazywa waluta w tej grze. No i bierzemy ten hełm, kupujemy na przykład za stówkę, zakupione. Wchodzimy w locker room i możemy sobie tutaj naszą postać dowolnie modyfikować. Mamy tutaj wiele kostiumów, ja jako fan Dragon Ball ubrałem się tak jak prawdziwy zawodnik i fighter, czyli Son Goku. No i założymy mu teraz tą legendarną czapkę na łeb. Możemy nawet zmienić ciało swojego bohatera. Możemy być takim napakowanym, jak ja. Albo być takim pociesznym grubaskiem, chuderlakiem. Twarz też, jak widzimy, możemy sobie edytować. Kolor oczu. Nawet też można zmienić sobie brwi. W moim przypadku ich nie widać. Moi kochani, jesteśmy już w domku na drzewie. I za 6 sekund startuje kanon. Na początku mamy taką mapę treningową, gdzie możemy się pobić z innymi. Startujemy. I jak widzicie, jest strefa nad mapą. Ja na początku polecam latać na przykład na autostradę, ale tutaj autostrady jest bardzo mało na mapie, więc polecimy sobie gdzie indziej w kierunku kolei. Gdzie to było? Czekajcie. Może być tutaj. Polecam też otwierać na samym początku złote skrzynki, ponieważ z nich wypadają epickie umiejętności. Umiejętności dzielimy oczywiście na różne rzadkości, zwykłe, rzadkie, bardzo rzadkie, epickie. O, i złota skrzynka, proszę bardzo. Mamy pierwszą umiejętność, uczymy się jej, przypisujemy ją pod przycisk Q i mamy pierwszą potkę ze strężem. Po prawej stronie, kiedy wypijemy potkę, zapełni nam się pole. Jak widzicie, mamy już plus 10 do stręża po prawej stronie. Mamy 10 oczek do zapełnienia w ciągu meczu. Okay. Kurczaczka do kieszeni, bo kurczaczkiem się leczymy. Weźmy sobie kolejną potkę. Dobra, mamy już dwa oczka stręża, zarąbiście, kurczaczek do kieszeni, pałkę możemy wziąć, ale pałką możemy uderzyć tylko dwa razy, ale nasz damage jest większy, po prostu bijemy po 200. Mamy kolejny spell, kopnięcie, niech będzie, no i staminka. Dobra, plus 10 staminy, każdy potka daje, plus 10 życia, plus 10 stręża. I to sobie dowolnie wybieramy, jak chcemy naszą postać modyfikować podczas gry. Dobra, wchodzimy na ścianę, bo tam był jakiś chłop. Chcę się z nim zmierzyć. Mam pałkę, więc jeżeli chłop nie ma pałki, a ma tyle samo siły co ja, no to ja wygram. Prawym przyciskiem myszy, jak przytrzymamy, to ładujemy sobie staminę, dzięki której możemy używać naszych ultów. Dobra, ma tutaj chłop w ryja, nie trafiłem go. Dobra, tarcza i widzicie? W ogóle nic mi nie zrobił, więc jak chłopa powalicie, no to najlepiej jest trzymać od razu prawy przycisk myszy. O kurde, teraz mi nie wyszło. Okej. I uwaga, bum! Złapałem go idealnie scrollem. Scrollem są zapasy. Dobra, mamy chłopa na dole, chodź tu, chodź, chodź, chodź. Bom, bom, bom. Z kolejnego spela, git. Dobra, teraz dostajesz gościu z łokcia, patrzcie na to. Wjeżdżam w niego, wuu, bum!
ale słabo dostał, jakiś unik zrobił czy coś. Nie trafiłem znowu. Ej, on jest dobry. Bum, 120. O, widzicie, miałem więcej wypitych potek energii, dlatego było napisane Power Priority, czyli wygrywam z nim takie zderzenie, kiedy w tym samym czasie użyjemy tego samego spela. I znowu KO! Pierwszy! Powalony i miał jakąś epicką kartę. Sobie staminę doładujmy. Ok, już mam dwie epickie umiejętności. Dolphin Dive jest super. Jest to taki rzut, którym odbijamy oponenta i on się wywraca na plecy. Plus 300. O, jest oponent. Uwaga, bum! Nie trafiłem. Kurde, złapał mnie. Wow, 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 wow. 150 mi walnął. Dobra, mam jeszcze sporo życia. Dobra, podnosimy się. Uwaga, patrzcie teraz na to. Dolphin Dive. Woo! Bum! Mówiłem? I odbiłem go o ścianę, uciekamy. Dobra, naładujmy sobie staminkę szybko. I jeszcze raz to samo? Dobra. O kurde, on mi dał jakiegoś specjala, który mnie ogłuszył. Piasek w oczy. Dobra, dobijam go. Bum, prawy, uciekam, uciekam, uciekam. Mam super moda. Literką R włączam, patrzcie, co się będzie teraz działo. Moje ataki są silniejsze, jak go złapię, to mu zadam 1000 damage'a. Super atak nam się aktywuje pod przed przyciskiem R, ale musimy pobić się z kilkoma oponentami. Kurczę, uciekł mi. I wtedy dopiero go sobie nabijemy. Nie, skończył mi się super atak, nie zdążyłem go wykorzystać, bo chłop się dobrze bronił, ale i tak go wyeliminowałem. Drugi frag, więc nice, dawaj kurczaka, gościu. Mamy kolejną skrzyneczkę. Potka, plus 3 staminki. O, mega stamina drink, to sobie weźmiemy na później. Szukamy kolejnych oponentów, ale by przydało się jeszcze pootwierać kilka skrzynek, żeby naszą postać ulepszyć, bo mamy jeszcze 2, 4, 5 pól niezapełnionych, czy to życiem, czy staminą, czy strężem. Uważajcie na strefę, bo strefa tutaj nie zabija, ale może was znokautować. Mamy 9 sekund, żeby przeżyć w strefie. Dobra, plus 10 życia. Chłop idzie z jakąś skrzynką na mnie. Zwód, zwód, zwód. Okej, okay. Idzie on, jest tutaj. Nie, 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 trafiłem, walnij mnie. Ała. Jak widzicie, miał w ręku jakiś przedmiot i jego atak wygrał. Bo przedmioty mają priorytet większy niż zwykły atak wręcz. Idźmy do góry, mało staminy, naładujmy sobie staminę, zjedzmy sobie kurczaka. Okej, okay, jest kolejna skrzynka. Pyk. No i mamy epicki skill i mamy żyćko. Dobra, żyćkę sobie wypijamy. Nie! Jakiś chłop! Ale mi przywalił! Kurde, jestem w strefie, właśnie musimy uciekać ze strefy. On będzie chciał mnie pewnie przytrzymać w strefie. Znowu! Ma dobre skille, ma dobre skille. Dobra, Farel, 6 sekund. 5. Uciekaj, uciekaj. Na ścianę od razu. Mamy 50% HP tylko. Dobra, 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 dobra. Mało staminki też jest. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, stamina mi się skończyła. Najgorzej, muszę gdzieś wypić tą beczkę ze staminą. Uwaga, pijemy. Od razu mi szybciej wzrasta, jak widzicie. O, potka ze strężem. Dobra. Już będziemy mieli 3 oczka stręża, super. Nie no, chłop leci z krzesłem na mnie. Dostałem krzesłem, rzucił mnie, ej, nie wiedziałem, że tak można, jeszcze nie rzucałem w sumie przedmiotami. Ej, zarąbiste. Dobra, bomba, bomba, dobra, jestem chyba od niego silniejszy. Au, 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 albo i nie, dobra, raz, dwa, trzy, bum. Okej, okay, uciekam, uciekam, mam bardzo mało życia. O kurde, padłem, nie, dobra, akurat mi się superka załadowała i zmartwychwstałem, uwaga, teraz, bum. Ale go wybiłem. Dobra, wiecie co? Ja nie będę ryzykował. Uciekam. Widzieliście, superka mi się załadowała i przywróciła mi życie, ale nie miałem takiej niebieskiej otoczki na sobie, która zwiększa mój damage. O, wejdźmy sobie tutaj na budynek. Jak widzicie, chodząc po budynku też tam się kończy stamina, więc musicie to kontrolować. Naładujmy się. Widzę u góry tam chłopa. Przeskoczmy na tamten budynek. Hop! Woo! Gitara. I co mamy? Staminkę. Nie potrzebam już stamina, mam już 3 oczka. Wolałbym w stręża pójść. No ale trudno, weźmy sobie tą deskę na później. Wypijemy, może się już więcej nic ciekawego nie zdarzy, nie przydarzy, nie wydropimy. Strefa się zawęża, zeskoczmy sobie. Aj! Dobra, udało mi się jakoś tak zeskoczyć bez straty HP. Jest kurczak, dawaj, 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 dawaj. Dobra, jemy go. Dobra, na ścianę, bo chłop idzie. Wow, chłop chyba też nie miał HP, bo nawet mnie nie zaatakował. Dobra, do góry, climbing. Mamy dużo staminki. Jeszcze. 961 HP na 1200. Dobra, 1200 HP, jesteśmy na fullu. Ładujemy staminę do fulla, wchodzimy na górę. Jest chłop, jest chłop, jest chłop. Patrzcie na to, bum! Ale dostał! Wyleciał! Jeszcze 137 damage'a z fall damage'a. Dobra, 9 sekund, 8 sekund. Fajnie, że pokazuje nam, ile chłop czasu już jest liczony poza strefą, więc można go czasami przytrzymać. O kurde, teraz nie trafiłem. Jeszcze raz. O nie, 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 teraz ja spadłem. Dobra. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, ładujemy się, ładujemy, ładujemy. O nie, 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 nie. Zdążę? 9 sekund. 8, 7, skacz. Dobra, git. Jesteśmy na budynku. Ale porąbana strefa, jest kop u góry. Patrzcie na to, bum. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Nie trafiłem, co ja zrobiłem? Spadłem na sam dół. Podnoś się, wariacie, jeszcze chłop mnie dojeżdża. Dobra, szybko, 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 szybko. Ale zepsułem sobie prawie gierkę. Dobra, naładujmy się na full. Mam 1200 HP, myślałem, że
jakiś damage większy dostanę spadając z takiej wysokości, ale udało mi się przed atak od razu użyć i chyba mi fall damage wyłączyło. Wspinamy się na samą górę. Z samej góry będzie najlepiej atakować innych. Mamy dużo staminy, mamy. Czy jestem chłop u góry? To jest ciekawostka, czekajcie. Dawaj, właś. Okej, okay. Okej. Okay. Jest, patrzcie na to! 3, 2, 1, BOOM! Wyleciał! 97 jeszcze dostał, 9 sekund. Dobra, wchodzi, ale głupek! Patrzcie jeszcze raz! 3, 2, 1, BOOM! Poszedł! Kolejny! BOOM! KO! Co ja robię? Jestem królem tej mapy. Zostało 5 osób, nice. Ja bym tylko tego nie zepsuł. Idzie chłop. Dobra, clash! O nie! Wyrzucił mnie! Ale miał dobrego spela. Jakiegoś Ronaldo. Mało HP. Dawaj. Dobra. Szybko. Na górę. Dobra, mam staminkę, jeszcze jest troszeczkę. Zjedzmy kurczaka. Kurczak odpalany. 300 HP. Mało, żeby to wygrać. Nie mam jak HP zregenerować. Jest, potka! Pijemy. Czwarte oczko Strange'a. Jestem na maksa postacią. Nie, co ja zrobiłem? Odbiłem się jeszcze raz, ale popsułem. Dobra, atak. O kurde. Mało HP. Oła! Z góry chłop na mnie spadł. Tutaj, z którym walczyłem. Dobra, leję go. Nie! KO! Trzeci spadł mi na głowę. No nie mam pytań. Dobra, ale ich dwóch zostało. Czekajcie, enter. Level 5. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze spektatorsa. Nowy rekord. Eliminację 3. Damage też. Patrzcie, co on mu robi. Właśnie. To była ta superka, o której wam mówiłem, którą nie udało mi się aktywować. I co? Ile on miał HP? 360. Walczą poza strefą cały czas. Który to wygra? Ten, który mnie nawalił? Nie. Brawo. GG. Trzecie miejsce. I tak nie było najgorzej. Dla wszystkich tych, którzy wytrwali do samego końca, mam niespodziankę. Jeżeli teraz pobierzesz grę Rumbleverse, wyślesz mi zaproszenie, no to zaakceptuję wszystkich. Pamiętajcie, że chyba liczba slotów jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, że możecie też skorzystać z mojego kodu w grze Rumbleverse, jeżeli kupujecie jakieś skinki. Na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli się podobało albo podobał wam się mój domek, zostawcie łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Yo!